Hej, witaj Cię w Cyfry 5, Hiszpania Vox Populi, patrzę społeczności, no i dzisiaj siadłem do nagrywania znacznie wcześniej niż ostatnio. Nie jestem tak zmęczony, nie jestem tak niewyspany, więc może nie będę tak ględził jak w tych poprzednich odcinkach, aczkolwiek nie obiecuję oczywiście. No niemniej nie będziemy się już z Grekiem bili na razie, bo zawarliśmy pokój, także też chwila tutaj oddechu. Jest plan, by zaatakować Cape Town i może jakoś z Chinką wspólnie iść na Greka, ale tędy właśnie, tą stroną. Może to lepiej wypali. Choć ja się chyba do tej wojny już nie będę śpieszył. Skupię się teraz na tym, żeby po pierwsze ogarnąć to niezadowolenie, bo jest ono duże. Muszę oczywiście zrobić też szlaki handlowe, które wszystkie zostały splądrowane w czasie tych działań zbrojnych. A to nawet nie głupie, bo więcej tych morskich będę mógł zrobić. To może być ciekawe. Za chwilę pozmieniamy tutaj te badania. No i będziemy mieli szkoły publiczne, które dają bardzo dużo nauki. I zoo, które daje kulturę i też daje naukę. 500 nauki, kiedy ukończymy ten budynek, słuchajcie. Czyli każdy daje mi tak na ten moment z półtorej tury, nawet dwie. Jak to byśmy za chwilę pozdejmowali, to będę miał z 250, tak obstawiam. To dwie tury. Mam 8 miast, kilkanaście tur zarobię. Samym zrobieniem tych zoo. Mega sprawa. Tutaj szpieg swoją premię zwiększył. Złodziejską. Teraz mam już ponad 10% z samego szpiegostwa nauki. Mega sprawa. Tutaj mi mówią, że miasto mi się zbuntuje za 6 tur ze względu na niezadowolenie, także też musimy to ogarnąć. Będę też chciał poprzestawiać tutaj sporo rzeczy. Muszę te jednostki na drogi poustawiać po prostu. No tego to już dam w sumie. Oczekajcie, to ty do miasta. Tak, ty do miasta i masz się tu leczyć, a ty hopie na drogę. Na razie. Za chwilę to poprzestawiamy. To się wyleczy i tak dalej, będzie ok. Mam żelazo, 3 sztuki, także jeszcze 3 kolejne działa mogę zrobić, bo tutaj każde działo wymaga zasobu. To jest ciekawe. To akurat mi się podoba. Sprytnie pomyślane. Choć gorzej, jakbym nie miał żelaza, to by mi się nie podobało. To też nie wiem, czy to takie dobre. Ale też sobie pohandlowałem. W ogóle wyobraźcie sobie, a zerknijmy w demografię. Mam tu 15 punktów procentowych do Chin najlepszych naukowo, ale teraz wchodzimy w epokę, gdzie ja tej nauki będę miał dużo, bo tu nauka i będę sobie mógł niebawem obserwatoria wziąć i je zrobić i też będzie dużo nauki. Ale zobaczymy, jak będziemy stali z zadowoleniem. Może wezmę to, ale zobaczymy, tak jak mówię. No i tak, pohandlowałem. Dyplomacja. Na przykład Chinka, o, dałem, zrobiłem taki układ, za jednym zamachem. Gra to podzieliła na dwie. Perfumy za jedwab. I węgiel i 44 nauki mi dała. Także mega sprawa, wieloryby też sprzedałem komuś. Gdzie to będzie? Nie ma tych wielorybów tutaj, sprzedałem na pewno wieloryby, bo i w tym momencie ich tu nie mam u siebie, bo sprzedałem powiedzmy, że te, ale za chwilę będę miał te, także będzie lepiej. No handel jest ciekawy, znaczy teraz tak to wyszło, że zarobiłem całkiem sporo. No złota mam dużo, ale to większość z handlu właśnie, co ciekawe. Jeszcze chciałem pokazać, a no tak, bo tutaj jak się okazuje, no się pozmieniało. Znowu Teodorę Grek zbanował, także jest obłożona sankcjami, nic tutaj z nią nie można zrobić. A przed chwilą byłem z nią no, w ciekawych relacjach handlowych i dyplomatycznych. Także Grek znowu to popsuł. Grek w ogóle, szanowni państwo, ma jakieś chore ilości złota. No 900 prawie natury, ma 62 tysiące. Masakra jakaś. Nieporozumienie. Zobaczmy ile ma Chinka, która też jest potężna. No, też ma dużo, ale nie aż tyle, to bez porównania nawet. Nie no, Grek to jest jakiś przegięty. On jest przegięty na bóstwie normalnej CIF 5, a tutaj ma gramy poziom niżej, na nieśmiertelnym. I on już robi rzeczy, których nawet nie robi w CIF 5 normalnej na bóstwie. Także popsuty jest całkowicie. I się musimy z takim gnojem mordować. Z nią bym chciał pakt defensywny, ale ona się nie godzi niestety. Ja bym z nią chciał ten sojusz obronny. Jesteśmy w przyjaźni, także może ona zaproponuje. Albo ja będę jeszcze próbował. Z nią taki pakt miałem. Ale się skończył. Mamy te przyjaźnie tylko.
Z Harunem już się niczego podpisać nie da, bo zobaczcie, on ma te dwa pakty z Bizancją i Chinami. Choć mnie to zależy głównie na tych Chinach. No jakbym miał pakt obronny z nią, to więcej nie potrzebuję. No bo ona jest tutaj, ona by pomogła w tej wojnie z Grekiem. Z którejkolwiek strony bym z Grekiem się bił, na jakimkolwiek froncie, czy tutaj, to by ten sojusz obronny z Chinami się przysłużył mojej sprawie. Tu wysyłałem tego typa do Cape Town, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo ja to i tak chyba zaatakuję. Choć chyba nie prędko, także wysłałem to z powrotem do Pragi, tak jak kiedyś myślałem. Niech se tam idzie, coś tam zrobimy. No i staramy się naukowo to ogarnąć, słuchajcie. Nauką, walką z analfabetyzmem. No mam nadzieję, że sobie też to zadowolenie ogarnę, przynajmniej powyżej 35%. No i że będzie lepiej. No śródkami mogę pozarządzać, poprzestawiać. Zaraz tak się chyba będziemy bawić. Aj, w ogóle ja tutaj mówiłem, że złotą erę se odpalę. On przecież punkty złotej do złotej ery daje, a nie złotą erę. Także ja go zaraz wypalę, słuchajcie, chyba na tego. Na jakieś wielkie dzieło. Skola? Po jakiemu to? Co to ta skola? O, mam dwóch inżynierów. No, trochę urosło. Ale to ciągle mało. Jak mówiłem, trzeba to wszystko na drogi poustawiać. No ty może właśnie idź tu. Weź się z tym zamień. Nie, 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 nie korweta. Tylko ty, kolego. Też na drogę. I ty też na drogę. Z nich będę miał tych komandosów. Też ciekawa jednostka. Mhm, dobrze, dobrze, dobrze to wygląda. Jako tako, jako tako. Muszę porobić te, ale to nie teraz, ja raczej je kupię. Chociaż ja teraz nie mogę tego kupować też, wyobraźcie sobie, bo potrzebuję karawanseraju, żeby to móc robić. Nie, tutaj port muszę mieć, to tutaj port będę chciał zrobić. Regatę mógłbym kupić. Jest ta legia cudzoziemska, ale nie potrzebuję jej na razie. 250 tylko. No to ciekawe. Kupiłem sobie znowu ten zakon, czy tam ten order, coś tam było takiego. Ty cztery, Jezu, i się 6 tur robi, ja to mogę kupić za 250? Ja to kupię. Teraz zobaczmy, ile to kosztuje, a dalej nie mogę. Aj, bo ja przecież przyspieszenie kupiłem, Boże, zapominam, że to tak działa tutaj. No dobra, niech się to zrobi. Niech się to zrobi. Potem chcielibyśmy, no kurczę, no te szkoły, tylko tutaj strasznie drogie. Tu jest kulturka. To jest też fajne. Czyli później pójdziemy w tego sklepikarza. Potem dopiero szkoła, zoo i galeria. No dalej pomyślimy, dalej zobaczymy, słuchajcie. Tu za chwilę, tu miał mi się tak, za jedną turkę ludek się urodzi, weźmiemy te kopalnie węgla. Będzie spoko. To się nie może zbuntować, bo będzie problem. To mi proszę szybko naprawić. Tu się proszę ustawić. 33%. Ty się tu fortyfikujesz, czekasz, czekasz. Teraz tak. To bym chyba... tutaj jak mnie Grek zaatakuje... Nie, wolałbym gdzieś z tyłu się ustawić, czyli właśnie tu. Właśnie tu. Tu i tu. Teraz to bym, o właśnie, to bym dał może tutaj, a to w mieście, chociaż tam mam muszkietera, to może niekoniecznie. On ma dużo punktów ruchu, więc może stać gdzieś z tyłu. Tu bym te cztery jednostki tych dział chciał zgromadzić. Ty tu na razie siedź, bo nie wiem gdzie cię dać. Ty tu na razie siedź, ty się tutaj lecz. O, kupiłem go, żeby mi to ponaprawiał. Też się może przydać. Tu sprawdzałem, czy da się zrobić stodele. Nie da się. Ale to tak jak ustaliliśmy już w komentarzach. Te mody Vox Populi, patrzy społeczności, mają tyle opcji konfiguracyjnych, że to zależnie od ustawień czasem się da, czasem nie.
No i na przykład pisaliście mi, że nie będę mógł czegoś robić, a ja to pod Kabulem robiłem. Drogi tam psułem, naprawiałem i tak dalej. Także widać w tych moich ustawieniach, które ja tutaj ustawiłem, bo tak mi ktoś podpowiedział. Już nie pamiętam niku, przepraszam, ale pozdrawiam. No tak ustawiłem, jak tam mi kolega podpowiadał. No i niektóre rzeczy, o których pisaliście, że nie mogę zrobić, jednak robię. Także ja tutaj będę sobie sprawdzał, co mogę, czego nie mogę. Choć myślę, że następnym razem to wyłączę chyba właśnie te zdarzenia losowe, o których pisaliście, te eventy, bo to mi się nie podoba. I chyba cały ten moduł dyplomacji wyłączę, bo chyba to się da. Bo i tak z tego nie korzystam w ogóle. Kurczę, mam dwóch inżynierów, słuchajcie. To jest ten nowy. A tego, no tak, miałem go wypalić, bo on mi tutaj daje 724 punktów. Nie, to nie ma szans. Dobra, zróbmy sobie wielkie dzieło. Proszę bardzo, jakie piękne. Jest za to kulturka, jeszcze 200 punktów epoki. To się, kurczę, opłaciło. No i dwóch inżynierów. Wypadałoby coś z nimi zrobić, ale jeszcze nie wiem co. I chyba nie mam zbytnio co. Plan jest taki, że idziemy na pewno tutaj, a potem pewnie tutaj. Od razu idziemy tutaj. To są te tory. Będziemy robić tory. Generalnie, słuchajcie. Tu jest też jakieś takie zurbanizowane połączenie właśnie miasta. Widziałem coś takiego gdzieś. A, że tu. Nie tu. Gdzieś tu coś widziałem, że musi być połączenie takie inne, zurbanizowane. Czyli zakładam, że o tory chodzi. Nie tylko zwykła droga, ale tory. A potem chyba pójdziemy tutaj, słuchajcie. Czyli jakbyśmy teraz dopalili sobie trochę kulturę tymi budynkami i naukę przede wszystkim, to będę mógł znowu potem iść dołem drzewka. Pewnie znowu mi zadowolenie strasznie spadnie. Ale jakby się Greka w tej sytuacji udało podbić, to by było piękne. Tylko że Grek pewnie odskoczy mi jeszcze bardziej. Chociaż kurczę, no patrzcie, w ogóle nie rozwijałem nauki. A jako tako dałem Grekowi radę. Więc może go dogonię teraz, jak porobię te rzeczy. Tylko że on też to będzie robił, on też będzie kombinował, on też się będzie rozbijał. No i to jest niestety problem. Idź na drogę. Ty na razie siedź tu, ty siedź tu. Dobra, ty jeszcze tu, ty tu. No z drogi to się potem wszędzie szybko będę mógł ruszyć i o to mi oczywiście chodzi. Też idź na drogę, panie kolego. Ty też idź na drogę. No i ty idź na drogę. No i wszystko mam na drogach już prawie, że... No i stąd się będę mógł szybko przemieścić, gdzie tam będę chciał. Zaraz to poustawiam jeszcze wszystko. Powolutku. Dobra, trzeba to poprzestawiać. Nie no, trzeba kliknąć tu. Najpierw szkoła. Potem absolutnie to zoo. I potem chyba tutaj sobie zrobię właśnie dwa takie. I gdzie się w świat wyślę. O Jezu, to też na minusie się zrobiło? A, bo zdjąłem tę naukę. O, 11 musiałbym zwiększyć produkcję żywności, żeby mi zadowolenie spadło. Nauka 5 i 6 i zadowolenie spadnie. O, kulturę jakbym dołożył. To by się wyrównało i to by było niezłe. Naukę 5,26. No to kulturowy specjalista by mi tu zrobił robotę. Trochę. Jezu, deficyty żywności produkcji 136. Masakra jakaś. Masakra. No nie bardzo tu mogę chyba dołożyć. No muszę to zbudować. A, wyślę sobie tych wariatów. O kurde, to się bardziej opłaci, żeby to najpierw zrobić. A zaraz, ja to mogę kupić. Tu mogę kupić za 470. Dobra, to jednego kupię. A tego na razie wywalę. Dobra, to jest dobry plan. To jest dobry plan, słuchajcie. Na razie tutaj nie ruszamy. Zadowolenie trzeba ogarnąć, to będę kombinował, żeby to się szybciej rozwijało. Bo teraz trudno to ustalić. Więc niech tak będzie. No, stąd sobie wyślę z Kabulu i z Santiago. Albo nie, z Kongo i Kabulu. No ile się będzie dało. Dobra, czyli tutaj ma być tak. Tutaj też zajmiemy. Znowu źle kliknąłem. Muszę być tu, żeby mieć kolejkę.
No i teraz, o, tutaj wiatrak trzeba najpierw zrobić. Wiatrak, potem dopiero szkoła, potem galeria i zoo. No, jeszcze to by się też przydało, ten port. No ale nie wszystko naraz, to też trzeba zdjąć niestety. No kurde, tutaj słaba ta produkcja. Ale musi być na pewno szkoła, a potem musi być na pewno zoo. Może ten bastion też. Tutaj 18 aż do tyłu. O, naukę by łatwo można było ogarnąć. W sumie wszystko dałoby się ogarnąć. Niewiele brakuje, żeby to ogarnąć. Dobra, to spokojnie. To spokojnie. Musimy się rozbijać jako tako. No i tutaj też absolutnie trzeba wziąć ten wiatrak, żeby przyspieszyć kolejne rzeczy. Potem to i to. No i dobra. Jakbym teraz chciał sobie kupić. Ile to kosztuje? 360. No wiatrak na pewno kupujemy. Szkoła. 520. Ha. 107 mam. Przyspieszmy galerię. Wiatrak jakbym za 360. No zaraz tam Gierka to policzy. No tego sklepikarza też bym przyspieszył. Zaraz to Gierka policzy. I tutaj sobie dodajmy, tak, zbrojownię, a potem warsztat i cyrk, a potem znowu pomyślimy. O, zamek też jest potrzebny, absolutnie, no tu absolutnie jest potrzebne. Na razie nie mogę tu ustawić ludka, ale za chwilę to zrobię. Tutaj nie będę kupował, bo to się w miarę szybko zrobi, no tu pewnie kupię. A to za chwilę. No i nie wiem, czy tu chcę to robić. Tu nie mam tylu obywateli, chociaż nie, no 18 to i tak dużo. Dobra, też kupuję. Też kupuję. Jeszcze się zwróciło, też można powiedzieć. No dobra, spoko. Ile? Jedna tura. O, ho, ho. Cholera, nie, no chyba będę musiał iść. Jednak chyba będę, słuchajcie, musiał iść. Nie w obserwatoria, tylko w to zadowolenie z uniwersytetów. To drugie. Coś tak mi się wydaje. No zobaczymy, zobaczymy. Długo się mieli, cholera. Tu mam dwa działa i tak ma być. No kurde, są problemy. A jest 36, patrzcie, dobra. Już nie będzie takich problemów. A i tu mi się ta korweta wyleczyła. Zapomniałem o niej kompletnie. No ale to dobrze. Dobra, 36, to już nie będzie takich problemów, nie? To jak to się rozbije? Ale 86 dalej, ja pierdziulę. 86, strasznie dużo. Ale zaraz. Robią mury. Ja to ogólnie będę chciał chyba przyłączyć, ale niech zrobią rzeczy. Żeby wysyłać tutaj żywność, to co ja potrzebuję? Spichlerza. Najprawdopodobniej, czyli jest. No dobra. Spróbujmy. Ty idziesz do Kabulu, panie kolego. A ten drugi pójdzie do Kongo. Dobra, masz mi to ponaprawiać. Zaraz, tu się ludek urodził, ale dobra, to niech będzie tu, bo to fajnie wygląda. I dobrze wygląda, tylko produkcja by się troszkę lepsza przydała. Za 7 turek będzie ludek, to go ustawimy. To okej. Okay. Dobra, czy teraz mogę tu zmienić? No kurde, a dobra, teraz mogę, no. I to mi się podoba. I to też poproszę. O. I teraz to tak. Teraz to tak, szanowni państwo. Dobrze to wygląda. Dobra, niech robią, jak takie rzeczy dobre będą robić, to na razie niech tak to wisi. Mam 36, darmowa technologia. Ale teraz bym miał którą technologię? Jakąś drogą bym chciał. Czyli to mógłbym kupić za 19, albo to. Chyba, że to losowo mi da. A ja bym darmową, to bym chciał taką mega drogą. I chciałbym tak wykombinować, żeby to na przykład kupić.
Czyli musiałbym to odkryć. O, mapami można handlować tutaj. O, Cytadela, 2 punkty produkcji. No ciekawe. Kurde, to może tak to zrobić. A zaraz, żeby to odkryć, to muszę jeszcze mieć to i to. To i to. Ale nie, za darmo technologię. No nie wiem, czy to losowa będzie, czy będę mógł wybrać. Ale bym wolał droższą niż jakąś taką za 14 tur. I to ja jednak, słuchajcie, idę jednak tutaj. I będę robił te obserwatoria. A, dobra. Jezus Maria. Znowu mi dali te jednostki. Jezu, ja już ich nie chcę. Ja już ich autentycznie nie chcę i to ciągle tych. To są dobre jednostki, szczególnie w obronie. Ale to jest jakieś dziwne. Gdzie tyle? Ludzie kochane, uspokójcie się. Ja mam już autentycznie tego dosyć. Ale Jezu, i co ja potem zrobię? Ja nie będzie mnie stać, żeby pewnie to przezbroić do tych komandosów. Czyli będę to musiał, kurczę, poświęcać jakoś tak, jak już to robiłem. Co też nie jest takie dobre, bo tam zmęczenie wojną rośnie przecież. Także kurde. Masakra. No ale jak będę grał następnym razem, to też pójdę w ten honor, bo darmowe jednostki, no to dajcie spokój. To jest mega. Ale za dużo tutaj. Co za dużo, to niezdrowo. We wszystkim trzeba zachować umiar, nawet w umiarze. To jest kolejne takie powiedzenko, któremu hołduję. A na tych modach nie ma umiaru. Wszystkiego tu jest za dużo. Zaraz będzie mi... A nie, myślałem, że znowu będzie problem, ale nie, już mamy 36, to już tutaj się nie powinni buntować. To dobrze. Monako. No już tutaj zbanować chcą Jadeit. Nie podoba mi się. Przeciwko Grekowi oczywiście głosujemy. Na jednej zasadzie. No i te bym olał, on tego nie przegłosuje. No dobra. Mam 3. Jezu, on ma 20. No to nie wiem, czy to ma sens, żeby tak kombinować. No chyba nie ma właśnie. To lepiej tu dołożyć, to może przejdzie. O! Też miałem punkty za te splądrowane pola. Ciągle jeszcze mam. Także trzeba je ponaprawiać wszędzie, słuchajcie. Te tory będziemy za jakiś czas robili. Też ważne się wydaje. A, tu jest. Oj, tu w ogóle dużo, dużo. Dużo popsuli. To jest zwykła kopalnia, to ja se to najpierw bym chciał naprawić. Dziękuję. Ty chopie, tu se zrobimy te. Haciendę. Ty idź tu. Też napraw. No ty tu chopie możesz siedzieć. Ty tu też. To bym dał chyba tu, a to ustawił tu i mamy 4 działa tutaj i 2 mamy tam. I mamy 6. Jeszcze 3 mógłbym zrobić i pewnie zrobię. Dobra, na razie spoko. Proszę mi się wyleczyć. Też. Proszę naprawiać. Oho, 36. O, przyspieszyło. Elegancko. 6 turek tutaj. Tego już nie kupuję. Dobra, zaraz będziemy kupować. Jeszcze. Różne fajne rzeczy. Ten nagle karabiny Gatlinga ma. Jak wojnę prowadził, to z jakimiś wielbłądami latał. Długo. Nie. Cholernik jeden. 78, 108. No to trzeba ogarnąć, absolutnie. Jest, przyjacielu. No, wypadałoby właśnie do Chinki zajrzeć, zapytać. O, jakiś pakt obronny. 35 spadło. Trochę niefajnie.
czemu nie chcesz? Masz konika. Pussy. Pussy, pussy. No jesteś pussy właśnie. Masz dwa tego. Nie no, jak mówi, że nie, to nie. No, ale próbuję, no, bo nie wiem, jak ten mod dokładnie działa. Zarobiliśmy trochę kulturki. To mi się podoba. Patrzcie, obserwatorium teraz robimy. Tańsze, tańsze. Nie wiem, czy chcę je przyspieszać. Zobaczmy ile. 320, kurczę. Nie no, 5 tur to nie jest długo. 5 tur to nie jest długo, a to jest tańsze, więc trzeba podmienić. Może to kupimy jeszcze, zobaczymy. 6 nauki. Gór to ja nie mam, ale samo 6 nauki to całkiem niezłą robotę chyba robi. Chociaż tu jest więcej, ale to będzie szybciej, no. Idźmy w tym kierunku. Tak, 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 tak. Ludek za 7 turek. Tu. No, prawdopodobnie tak. Jeszcze będziemy tu zaglądać i zmieniać. To by wypadało też ulepszyć. Wiem o tym. 5 turek. Czy ja to chcę przyspieszać? 3. A, może już tak niech będzie. No jest na plusie, 15, 13, dobrze. 13, 24, tutaj to są jaja jakieś. Tutaj to są, słuchajcie, absolutne jaja. No ale nauka niedługo. O jeden minus. Kultura też niedługo o jeden minus. Złoto jak niedużo trzeba, żeby to ogarnąć. Minus jeden. Co zrobić? Ale ludek 48. Dobra, tu mi trochę to też da. 10,4. No to aż tyle nie da. Nie no, chyba trzeba cierpliwym być. Coś tak mi się wydaje. Tu stagnacja. Co? Dlaczego? Nie ma żarcia? Poważnie? A, nie kupię tutaj. Trzeba by, słuchajcie, kupić może tutaj właśnie. O, bo to niedrogie. I byśmy zrobili tu. A tu byśmy kupili takie drugie za stówkę. I zrobili tu, żeby to się rozwijało. I tu podobnie chyba będzie trzeba zrobić. Ale zobaczymy jeszcze kiedy. Dobra, tu ma się naprawiać. Boże, no na wszystkich polach z drogami będę miał cholera tych. Konkwistadorów normalnie. No, tak to w tym momencie wygląda. No dobra, ten może stać tu. Strzelec, strzelec. Tu jest ich dwóch. Tu jest chłopek, tu dwóch ich też jest. Ten może być trochę z tyłu, to jest trudny teren, tu jest ten łatwiejszy. No nie, to nie jest trudny, tylko powyżej, poniżej. Tu jest powyżej. Dobra, to tu niech będzie ich dwóch. Dobra, tego zamieńmy. Może... A, nie masz punktów ruchu tyle? No nie masz. Tobą... Dobra, idź tu na drogę. Dobra, dam go tu. Tu ich bym chciał chyba ustawić. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Dobra, zobaczmy, czy ja to mogę wysłać. Do Madrytu właśnie. 77. Chcemy ludko, chociaż produkcja by... Ale nie, ja zrobię jedno i drugie. Do Madrytu najpierw żywność. Pyk. 77. 17. O, i to mi się podoba. A ty skąd go będziesz takie rzeczy chopie robił? O tak. O tak. Tu jest jeszcze zawodnik. Czekajcie, tylko tak. Tu mamy... jednego. Ja bym tu chyba wysłał jednak drugiego właśnie. Gdzieś w te rejony świata.
A tu wszystko na tych drogach niech stoi. Masakra. Normalnie masakra jest z nimi. Tak, dobrze gierka kombinuje. Dokładnie coś takiego chciałbym zrobić. Ty masz mi to ogarnąć. Jezu, zabrakło mu punktów ruchu? Poważnie? To na drogę. To na drogę. I to na drogę. Jezu, jak to wygląda. A, i to bym też chciał dać na drogę. Oj, proszę bardzo, akurat dojdzie. A tutaj też na drogę. Czyli ty idziesz tu, a ty tu. Ty, a może ja sobie zrobię miasto? Nie, to ciężko nawet będzie je bronić. Nie, 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 nie chcę takiego problematycznego. O, naprawił mi tutaj. Dobra, dobra. Zobaczmy, czy da się coś pohandlować. Gdzie ja znowu kliknąłem? Gdzie ja znowu kliknąłem? Dyplo. Pani, psiapsiułka. Jak jest na czerwono, czyli się nie będzie godzić, tak? To o to chodzi? O Boże, 4000. O, a gdzie? No, Sevilla chce. Ja nie mam pereł? Ty nie, nawet nie da. No, na czerwono to nie chce dać. Albo ma jedno, no to ma sens. Dobra, nie tak, zajrzyjmy tutaj. Czy ktoś może mi cokolwiek fajnego sprzedać? No nie wydaje się. Niestety, kurczę. To słabo, słuchajcie. Jezu, przeszło? A, pierdziule. 2 na 5, no więcej muszę zrobić tych. Gdzie ja bym to chciał jeszcze wysłać? Te 2 na pewno tutaj. No Barcelona też będę chciał na podobnej zasadzie dopalić, czyli z Cordobę bym chętnie wysłał. Taki szlak. Jeden chociaż. Dobra, czy ja go chcę kupić? Nawet nie mogę kupić, ja pierdziule. Jakbym chciał zrobić, no nie ma dramatu. Nie ma dramatu. Nie, dobra, nie kupuję, bo jednostki też muszę przezbroić. Trochę tych komandosów bym chciał mieć. Prędzej te szkoły będę kupował, tam gdzie się długo będą robić. Tak mi się wydaje. Okej, siedzisz tutaj, chłopku roztropku. Robią się prawie, że wszędzie fajne rzeczy. Gdzie jeszcze szlak? Gdzie jeszcze szlak? Zarabiam się, lubimy, zgadza się. Tu może jeszcze jeden, żeby rozwijać ten Madryt, bo on ma największy potencjał, tak mi się wydaje. Tu jeszcze by kupić szlak i tutaj wysyłać. No nawet może i Toledo do Madrytu. Co myślicie? Korci. Korci coś takiego. Jezu, jak długo. Jak strasznie długo. Dobra, ciebie chciałem dać, tu chciałem dać. Ciebie może na tej drodze ustawię właśnie. Tu się trochę boję. No ale dobra, niech stoi już. No i teraz co z produkcją, czy też żarciem? Do Madrytu. Żarciem jednak. 8 tur, bo ja to patrzcie, no jeszcze mam sporo pól do obstawienia i potem jeszcze tych, no potrzebuję dużo ludzi. Potrzebuję dużo ludzi, bo ty jesteś fajny. Ciebie zblokuję, ale ciebie dałbym, tu bym dał, aha, jak zwykle, kurde, tu bym dał, jest 7 tur. Ta gra źle tym zarządza i mi miesza, tu jest lepsze pole. Ale ciągle 7. O Jezu, tu 4 było, chyba 3. No, zdjąłem stąd. Nie, dobra, niech to się porozbija, dobra, niech to się rozbija. Inwestujemy mocno w tę żywność.
czemu to tak wolno pływa? Strasznie to takie ślamazarne. Myślałem, że to szybciej pływa. Znaczy normalnie pływa trochę szybciej, tutaj tak pływa. Czekajcie, czekajcie. 1700. I cholera, mało. 1700, a ile on będzie dawał? Nie no, mam 260 turę, czy to mi się zwróci? Jak mogę traktat wziąć i szybciej walnąć to? Darmowa technologia by też była. 1700. No nie wiem. Siedem tur. Trudno mi wyczuć tego moda. Nie wiem, czy to się opłaci. Zrobię. Jeszcze zarobiłem tutaj też trochę. A, 200 punktów epoki. To też fajnie, też fajnie. O, naprawiliśmy. Fantastycznie. Fantastycznie. Ale ciągle 35. To źle. Ten już chyba to ogarnie. Będą tory. Tu na razie nie mam czego zrobić. Tu już ponaprawiałem. Tu mógłbym zrobić kopalnię. 1, 2, 3 mógłbym. Tartak też mógłbym. Ja go tu wyślę. Tak, ty się zajmiesz, chłopie, tymi sprawami tutaj. No, a wy tu czekacie cierpliwie. Wy tu naprawiacie cierpliwie. Dobre rzeczy tam w tym mieście robią te moje marionetki. Sąd też pewnie kupię. Tak mi się wydaje. Hacienda, hacienda. Tu hacienda? Kiedyś pewnie będzie tutaj. I będzie chyba całkiem niezła. Coś tak mi się wydaje. Czy ja coś mogę fajnego tutaj zbudować? Czy tu coś mogę fajnego zbudować? A niech się robi. Nie zaszkodzi. O, takie też ładne. Spoko. A na tym mu zrobię. A nie, to jest misja. A żeby to zrobić? Nie mogę na tym? Czemu nie mogę na tym? Bo jest coś tu stoi chyba i dlatego. Misji to ja chyba nie chcę. Ja bym chciał tam... Aha! Ja chyba muszę coś. Coś tu czytałem tym poprzednim razem. O tych ambasadach. Tam coś musiałem zrobić. Dużo to daje. No kulturowo. No i daje mi teraz jakąś kulturkę. No to mi się podoba w sumie. Te 10 kulturki. No może być, no. Jakbym chciał sobie takiego zrobić, to ile to kosztuje? Się z tymi gośćmi nie napierdzielać. To było ciekawe. To był on? Nie, tamten to był wielki chyba. A dobra, ja już w to nie wnikam. Wyłączę tę dyplomację, bo ona przeszkadza mi. Dosłownie mi przeszkadza. Jakkolwiek to brzmi. Tutaj Gramić ciągle podpowiada, żebym te dyplomatyczne rzeczy robił. A wolałbym, żeby mi inne robiła. Co tam było z tym szpiegiem? Czy widzieliście to? Kurde, przegapiłem. Wybaczam mu na razie, cokolwiek by tam nie zrobił. Ciągle ma problemy z zadowoleniem. Szpiega mi zabił, to o to chodzi? Nie no, mam tu szpiega. Co się stało? Kurcze pieczone, no nie spojrzałem na te komunikaty i nie wiem. Co tam się stanęło? Bo była taka ikonka jak szpiegowska właśnie. Ty no, zabił mnie? Czy coś mi ukradł? Kurczę, nie zauważyłem, bo bym sprawdził oczywiście. Śmiesznie to wygląda tutaj. Ty, w ogóle mu się już czołgi pojawiają, te pierwsze wojenne. No, chociaż no gra pokazuje, że to Lancier. A nie, bo to chyba już jego wjechał i się zbugowały ikonki. Kurde, ale on już ma czołgi. Tak, to już jego czołgi. Co on mi zrobił z tym szpiegiem?
Wydaje mi się, że coś się stało z moim szpiegiem. Ja sobie w przerwie jeszcze zobaczę tam w tych raportach. Może tam coś będzie napisane. Kurde! Znowu problemy. A już było dobrze. No, naprawiaj, naprawiaj. Dobra, to bym chciał jednak kupić. Ja wiem, że mogę tutaj też kupić sobie tych ludzi. Ale nie wiem, czy chcę to robić w tym momencie. 520, kurczę, już mam strasznie mało tego. Strasznie mało, słuchajcie. Zbyt mało. Tytuły wolności se robię. Samoloty już jakieś, bomberek. Dobra, co się mogło stać? Nie, no nic się nie stało. Dalej se żyją. Naukę mi zarabiają. No wygląda to przyzwoicie. Chyba. Tu zamek się robi. Dobrze, niech się robi. 91. Dobra, w przerwie spróbuję pohandlować, pokombinować. Powoli troszeczkę ogarniamy, ale to jeszcze kawał drogi do tego, na co liczę. 31 kulturki. No słabo, ale tu za chwilę będzie kultura. No zaczynają się te miasta niektóre rozbijać. Barcelonę jeszcze trzeba będzie rozwinąć. Czyli gdzieś tu muszę... ja sobie tu zakolejkowałem. Dobra. I tu wyślemy do Barcelony. A jeszcze jeden by trzeba było zrobić albo kupić coś i stąd też wysłać do Madrytu. Może też żarciem na razie. No zobaczymy. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, cicho.